7:09. Gość poranka. A gościem poranka 7:09 jest wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Czy samorządy w województwie podlaskim chętnie włączają się bądź włączą w tę dystrybucję? Myślę, że tak, bo naczelna idea samorządu to pomóc swoim mieszkańcom i tutaj nie sądzę, żeby ktoś z samorządów gminnych działał na rzecz przeciwnie dla dobra mieszkańców. Tak, na pewno wszyscy skupiają się, żeby pomóc swoim wyborcom, swoim mieszkańcom i to jest zrozumiałe, że będą starać się pomagać. Myślę, że ta kwota, która bezpośrednio odbiorca zapłaci 2000 za tonę, jest kwotą realną. I kwestia mobilizacji samorządów, jak mają to zrobić i jak będzie on dostępny, jak szybko i w jakich ilościach, tak? A czy są samorządy w województwie podlaskim, które wciąż mówią, że one to nie będą brać w tym udziału, bo nie? Być może się tak zdarzyć, ale myślę, że nie z czystej złośliwości, nie z pobudek politycznych, nad czym bym ubolewał, jeżeli tak by było, bo to nie jest polityczna sprawa, tylko sprawa pomocy dla drugiego człowieka i tutaj musimy wszyscy działać zgodnie z przepisami i z ustawą, która przed chwilą wyszła, tak, z Sejmu i tutaj nie sądzę. My zresztą jako samorząd województwa nie dystrybuujemy tego węgla, nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, ale ja już mówiłem na antenie Radia Nadzieja, że jeżeli takie potrzeby i logistyczne potrzeby samorządów gmin będą potrzebne, to my jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomagać samorządom gminom. Domyślam się, że na pewno rozmawia pan z samorządowcami i mówili panu, co oni sądzą o tym pomyśle. Więc jakie jest zdanie samorządowców na temat tego, aby włączyć właśnie samorządy w dystrybucję węgla? Z tymi, którymi się spotykam, to nie ma żadnych problemów. Pewnie są jakieś problemy typu logistycznego, ale zasadne jest to, wszyscy wskazują, że to jest dobre działanie i to taki samorządowiec, który jest z krwi i kości, który jest powołany, żeby pomagać dla swoich mieszkańców, to na pewno zrobi wszystko, żeby to wyszło i myślę, że na tym byśmy się skupili, że ludzie, którzy wybierają mieszkańcy, zrobią wszystko, żeby pomóc tym mieszkańcom. I tak na pewno będzie. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że to na pewno pomoże i to jest tak, jak mówi się globalnie w mediach, że ludzie są, jak są wywiady z ludźmi, ludzie to potwierdzają w bezpośrednich rozmowach, są za tym, chcą uczestniczyć w tym i myślę, że tu nic nie zrobi się przeciwko drugiemu mieszkańcowi i ta kwota zostanie i ta ilość bezpośrednio dostarczona dla odbiorcy. Bo ja spotkałem się z takimi opiniami samorządowców, którzy mówią, oczywiście trzeba, to się włączymy w to, tylko że mówią, że trochę nie widzą w tym sensu, bo oni i tak nie mają narzędzi i muszą wynajmować do tego firmę. No tak, ale ja nie tak dawno rozmawiałem też z gminami. Niektórzy biorą to na siebie, jednostki budżetowe robią to, które są przy gminach, ale są też w jakiś sposób już w praktyce prace składowe węgla, komercyjni przedstawiciele są zaprzyjaźnione jednostki w gminach, które od lat sprawdzają się w pomocy dla gmin i w realizacji i współpracy. Także nie sądzę, no być może tak jak w każdym działaniu znajdzie się jakieś 1-2% ludzi, którzy nie będą chcieli z czysto pobudek, nie wiem, lenistwa albo z jakiegoś politycznych pobudek, ale myślę, że to zdecydowanie mało takich samorządów będzie. Posłowie planują podwyżki cen egzaminów na prawo jazdy i przerzucenie kosztów utrzymania WORD-ów na sejmiki. Marszałek Mazowsza Adam Struzik zapowiedział, że jeżeli taka ustawa zostanie uchwalona, to ją zaskarży. Jak pan ocenia ten pomysł, aby to sejmiki utrzymywały WORD-y? No tu jest trudny temat, muszę powiedzieć, bo my jako Sejmik Województwa Podlaskiego wystosowaliśmy stanowisko do Ministerstwa Infrastruktury, do pana wiceministra Webera, że jesteśmy za tym, żeby podwyższyć opłaty za egzaminy, bo są bardzo mało. Od 2008 roku nie były zwiększane,
A tak naprawdę nie chodzi tu o jakieś duże pieniądze, bo chodzi to o jakieś 80 do 100 zł opłaty za egzamin teoretyczny czy praktyczny. I ta kwota nie jest porażająca, ona jest niewielka i dla takiego człowieka młodego przede wszystkim, bo takich ludzi jest najwięcej, który kończy 18 lat i chce prawo jazdy, nie będzie to wielkim wydatkiem. I to by załatwiło sprawę, bo naszym WORD-om nie jest potrzebna dotacja z organów prowadzących, tylko jest potrzebny dobra opłata, która by wszystkie koszty, ta opłata mieściła i byłaby przydatna dla wojewódzkich ośrodków egzaminowania i to by zamknęło sprawę. Natomiast to, że byśmy chcieli przerzucić to na samorządy wojewódzkie, my i tak staramy się wspierać WORD-y w różnego rodzaju działaniach, ale ustawa teraz obecna mówi, że nie możemy bezpośrednio dopłacać do podstawowej działalności WORD-ów i tak niech by zostało, bo to nie jest wydawanie publicznych pieniędzy, bo kandydat na kierowcę płaci z własnej kieszeni. I jak się rozmawia z tymi młodymi ludźmi czy z osobami, które chcą zdobyć prawo jazdy, to naprawdę by zapłacili tą większą kwotę. Tym bardziej, że mówię, żadnej indeksacji przez ponad 14 lat nie było. Także myślę, że to środowiska egzaminatorów, nauki jazdy, szkół nauki jazdy samochodami i innymi kategoriami prawo jazdy są tutaj jednomyślnie twierdzą, że no za małe te opłaty są za egzaminy i trzeba je zwiększyć. No nie rozumiem trochę uporu tutaj pana ministra Webera, że to jest... Tak, tak. No i jeszcze jedna informacja, że tak naprawdę kurs nauki jazdy to około 2000 zł, a opłaty egzaminacyjne to w jednym przypadku to nie przekracza 300 zł za egzamin teoretyczny i praktyczny. Także nie jest to wielki wydatek, jak kandydat na kierowcę zapłaciłby około 350 zł. Jasne. To by załatwiło sprawę. Jasne, panie marszałku, ale bardziej mi też chodzi o to właśnie, o te przerzucenie odpowiedzialności finansowania na samorządy, jeżeli chodzi o WORD. No bo Adam Strudzik wylicza, że to będzie kosztować nawet, będzie to oznaczać, że samorząd będzie musiał dołożyć nawet 17 milionów złotych. Skąd? Nie wiadomo. No tak, ale ja bym tu się nie opierał na opinii pana Strudzika, który na pewno ma swoje przemyślenia, jest doświadczonym samorządowcem, ale myślę, że tu nie tylko Strudzik, to tak jak chciałem uzasadnić, że to są środowiska, które absolutnie są tutaj przeciwne temu, żeby samorząd województwa finansował WORD-y, no bo to trochę jest nie tak. Natomiast no, trudna sytuacja i myślę, że ta opłata by załatwiła sprawę. Nie rozumiem tego uporu ministerstwa, bo są inne pokłady energii i musimy kształtować to gospodarkę finansową. U nas mamy 3 WORD-y. Łomżyński WORD sobie doskonale radzi. Suwalski praktycznie. W tamten rok zamknęliśmy bilansem dodatnim. W tym roku może troszeczkę będzie gorzej, ale to przede wszystkim dyrektorzy, kierownicy tych jednostek muszą się starać, żeby czy będą to kursy, czy będą to egzaminy, to ta gospodarka finansowa musi przynosić dodatkowe dochody, a jeżeli podstawowe nie są, to jest trudna sytuacja. I przerzucenie teraz tako, żebyśmy my dopłacali do komercyjnych działalności, odbierając pieniądze na ochronę zdrowia, na szpitale, na turystykę, na kulturę, na inne rodzaje działalności publicznej tak naprawdę, bo tam pieniądze są potrzebne, to byśmy niejako odebrali trochę pieniędzy na działalność publiczną, taką niekomercyjną, pomagający czy w ratowaniu życia ludzkiego, czy też innej takiej bardzo ważnej działalności statutowej samorządu województwa. Panie marszałku, mieszkańcy Łomży i okolic dużo czytają o centralnym porcie komunikacyjnym, o tym, że przez Łomżę w końcu będzie jeździła kolej, o tym, że poseł Kołakowski specjalnie, jak on to sam powiedział, wyginał szprychy, aby tak się stało, żeby ta kolej przez Łomżę przeszła, więc proszę powiedzieć, na jakim to jest właściwie etapie?
Ja mogę więcej powiedzieć na temat tego programu Kolej Plus, bo tu jesteśmy bezpośrednim beneficjentem tego programu, natomiast Centralny Port Komunikacyjny rozmawiamy, owszem, z Centralnym Portem i z władzami tej spółki, natomiast ja nie szukał spójności tych dwóch programów i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby porozumieć się z CPK-iem odnośnie linii bodajże 36, która biegnie z Ostrołęki do Łab. My byśmy chcieli, żeby ten CPK-owski program i ta infrastruktura przeszła z Ostrołęki przez Śniadowo do Łomży i wtedy Centralny Port Komunikacyjny pokrywa koszty w całości budowy tego odcinka, a my byśmy się zajęli tym odcinkiem ze Śniadowa do Łab. I to by było połączenie regionalne i tutaj byśmy puścili pociągi z Polregio, bo to jest kolej regionalna i ona by, cztery pary pociągów by łączyły stolicę województwa podlaskiego z Łomżą i to taki dodatkowy bonus i koszty wtedy by były dużo mniejsze, bo cały szlak z województwa mazowieckiego do Łomży i do Białegostoku to kwota 1,2 miliarda złotych, także bardzo duża kwota i tu by były problemy finansowe. Pewnie musielibyśmy zaciągać kredyty czy też wypuszczać w jakiś sposób obligacje. Natomiast jeżeli CPK by zrobił ten odcinek z Ostrołęki do Łomży, no to byśmy już mieli o połowę mniejsze te koszty i myślę, że ten odcinek byśmy realizowali Śniadowo Łapy, a dalej z Łap do Białegostoku i to koszt by był dwukrotnie mniejszy i wtedy byśmy też mogli się pokusić na bardzo nowoczesną linię zelektryfikowaną, która by była ekologiczna i szybka i wtedy już większe możliwości do zwiększenia liczebności pasażerów na tym odcinku. Jakie są szanse na realizację tych projektów? Szanse są duże. Ja tylko powiem, że w jednym i w drugim wariancie zdecydowanym liderem jest PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe i oni to jest własność tej spółki. Rozmawialiśmy wielokrotnie z dyrektorem Marchelem, który zapewnia, że na pewno jesteśmy na liście. Myśmy już jako województwo ponieśli koszty, to blisko 5 milionów złotych na projektowanie. Jesteśmy współfinansującym ten projekt województwem, także myślę, że jesteśmy już tam w środku tabeli województw, które zostały zakwalifikowane i to generalnie 100% czas tylko tutaj jest nie do końca jeszcze ustalony, ale 100% wykonania, że to będzie. W tych dwóch wariantach mówię, czy to będzie pomocą CPK-u, czy też nie. Jeżeli nie będzie pomocy CPK-u, to będziemy robić pewnie bez elektryczności, ale z prędkością ponad 120 km na godzinę też zadowalająca informacja i z dwutorowością przepływu Łomża-Ostrołęka. Także nie obawiam się najgorszego, jestem optymistą w tej sprawie, ale mówię, mamy dwa warianty, jeżeli jeden nie wyjdzie z CPK-iem, to na pewno Kolej Plus wyjdzie i będziemy realizować te zadania, no myślę też z zadowoleniem dla mieszkańców Łomży, to będzie wszystko nowoczesne przejazdy, te łuki skrętów w Śniadowie będą bardzo łagodne, wyprofilowane, bez konieczności nawrotów różnego rodzaju. Szybka, sprawna, zmodernizowana, zelektryfikowana w postaci zabezpieczeń tych różnych, bezpieczne przejazdy. No, automatyka cała, która już jest w XXI wieku prowadzona do polskich kolei państwowych. Bo to jest aż niemożliwe, że Łomża i tutaj region łomżyński jest tak białą plamą na kolejowej mapie Polski. Nawet znajomi z innych miast nie mogą w to uwierzyć, że do Łomży nie można dojechać pociągiem. Tak. Tu panie redaktorze, Łomża jest chyba największym miastem prezydenckim, która nie posiada połączenia pasażerskiego. A z kolei cargo mamy, ale bardzo fatalny stan. Tym bardziej tego odcinka Śniadowo-Łomża, który jest
podkłady drewniane, zdegradowane, nie nadające się do prędkości 120 km, tylko bodajże tam jest dopuszczenie 20 km na godzinę. No to już nas to nie zalewa, ale ten łomżyński, tutaj subregionu łomżyńskiego, ten biały ślad na mapie połączeń kolejowych, no nie zadowala na pewno i każdy jest zbulwersowany z tym, że przez tyle lat car pobudował tory w Łomży, a my jako wolna, niepodległa Polska nie jesteśmy w stanie zmodernizować i nie przywrócić do, zrewitalizować tego toru i przywrócić dla podróżnych. Czy województwo podlaskie będzie gotowe na prawdopodobną kolejną falę uchodźców z Ukrainy w zimę? Myślę, że tak. Nie wiem, czy taka będzie potrzeba, bo wszystko robimy, myślę, już taki ogólny temat społeczny, jakby pan sygnalizuje, ale my jako naród i jako Polacy na pewno zdamy ten egzamin ponownie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę, jako mieszkańcy, jako każda jedna oddzielna rodzina, jako obywatele tego kraju, staniemy na wysokości zadania i myślę, że pomożemy, bo to jest trudna sytuacja i jako naród się sprawdziliśmy rok temu i myślę, że też w tym roku, jeżeli będzie trzeba, na pewno będziemy i finansowo, ale też tak po ludzku wspierać rodziny i obywateli Ukrainy, którzy uważają Polskę za, i słusznie zresztą, za przyjaciół i za tych ludzi, na których można liczyć. I myślę, że tych nadziei i mieszkańców, którzy pokładają w Polsce, nie zawiedziemy. W mediach przewijały się informacje o tym, że władze szpitali podejmują decyzję o wyłączaniu klimatyzacji czy telewizorów w związku z podwyżkami cen energii i oszczędzaniem. Jak to wygląda w szpitalach podlegających pod województwo? Też wyłączane są telewizory? Nie ma takich informacji. Myślę, że wyłączenie telewizora to nie jest oszczędność. To po prostu niewiele wnosi. Bardziej bym myślał o takich systemowych pracach, które załóżmy wymianę w całości na oszczędne żarówki, na myślenie i na takie normalność, że nie musi w nocy świecić się światło na całym korytarzu. Może być to jedna alarmowa żarówka. Takie, mówię, systemowe działania, przemyślane, a nie jakieś takie troszeczkę żartobliwe, uszczypliwe działania w postaci, że pacjentowi wyłączymy telewizor i on będzie dużo mniej prądu zużywał, jeżeli nie będzie używany. No, to trochę przesada, ale tam, gdzie trzeba i tam, gdzie jest normalność, to na pewno jesteśmy za tym i będziemy. Myśmy robili już miesiąc temu taką naradę nie tylko ze szpitalami, ale ze wszystkimi dyrektorami jednostek podległych, a mamy ich bardzo dużo i wszystkim zwracaliśmy na to uwagę, na piśmie również. Będziemy to sprawdzać, w jaki sposób analizować razem i przypominać ustawicznie, że takie oszczędności normalne, które będą nie z jakichś głupot, że tak powiem, ale z tej normalności takiej są realne i można też dużo zaoszczędzić. A poza tym, że no, trzeba też umowy podpisywać dobre, a instrukcje dyrektorzy tych jednostek posiadają, jak dobrze umowy spisać z dostawcą prądu, który, czy to będą nocne oszczędności, czy to będą świąteczne oszczędności. Taryfa jest, daje dużo możliwości do oszczędzania, a nie wyłączanie telewizoru, bo to jest, myślę, pozorne oszczędność. A czy brak pieniędzy z KPO wpływa lub wpłynie na sytuację finansową województwa, na samorządy, na inwestycje? No nie ukrywam, że tak, no, ale nie wiem, to moje takie już osobiste zdanie. Ja bym poszedł tą ścieżką, że no, bardzo ważne pieniądze są. Unia Europejska, notable z Unii Europejskiej, którzy decydują o tych sprawach, nie powinni straszyć Polskę, bo Polska, czy to było COVID, czy pomoc dla Ukraińców, była na pierwszej linii frontu i pomagała bardzo dużo. Myśmy ponieśli duże straty też pandemiczne. No i teraz, no jak karać obywateli Polski za to, że komisja ma inne zdanie na temat jakichś bliżej nie zdeklarowanych działalności prawnej sądów, sądownictwa. Dla mnie to jest bardzo dziwne i myślę, że to jest trochę taka chucpa, a to trzeba zmienić i myślę, że tu Komisja Europejska się ogarnie i da
i wypłaci te pieniądze, bo to dla mnie to jest taki skandal. My jako Polska na pewno sobie poradzimy, bo jesteśmy dumnym, niepodległym narodem, który nie będzie oczekiwał na jakąś łaskę. To nie jest łaska, nam się te pieniądze po prostu należą, a jeżeli nie dostaniemy, to będziemy po prostu też inaczej rozważać sytuację, bo dla mnie jest to niedopuszczalna sprawa, żeby karać przeciętnych Polaków, ludzi, którzy Bogu Ducha są winni tym, że po prostu ktoś tam ma inne zdanie i inne spojrzenie na prawo. A tam, gdzie jest 10 prawników, to tam jest 10 stanowisk i mnie to już od dawna niepokoi, że ten system prawny w Unii Europejskiej tak naprawdę, my jesteśmy opcją, która wygrała wybory parlamentarne i zgodnie z konstytucją, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi musimy działać demokratycznie i to robimy, natomiast Komisja Europejska nie popisuje się tutaj w szczególnych tych warunkach, a chce politycznie, liberałowie chcą politycznie zbić na tym jakiś kapitał i wygrać wybory. To jest polityka i tutaj bym w to nie brnął, dlatego że Komisja Europejska ma za co się wstydzić, o tak powiem. Wspomniał pan wcześniej o tym, że cierpią na tym zwykli mieszkańcy, zwykli Polacy. No i chciałbym właśnie, żeby pan powiedział, jak to wpływa na zwykłego człowieka. W sensie rozumiem, że brak pieniędzy z KPO to na przykład brak inwestycji. No właśnie, to są te wszystkie jakby krzywdy, które nas jako samorządy, na rząd polski, na przedsiębiorców. Myśmy tak naprawdę to też z budżetu bardzo dużo wypłacili różnego rodzaju pomocowych środków dla przedsiębiorców, dla szpitali, dla różnego rodzaju stowarzyszeń. I teraz te pieniądze gdzieś tam rząd polski wydał i nie może ich odebrać, a innym krajom europejskim łagodną ręką Komisja Europejska przydziela. Ci, którzy... No, powinno być równo traktowanie wszystkich krajów, którzy z tego są. Oczywiście to będzie miało jakiś tam ciężar taki większy, bo dobrze mieć, że tak powiem, w kieszeni parę złotych niż w ogóle nie mieć. Myśląc tą kategorią, no to jest wielka krzywda dla Polski, dla naszego kraju. Bo byśmy mogli być po prostu traktowani, powinniśmy być traktowani na równi ze wszystkimi krajami, a nie Węgry czy Polska. Jeżeli rząd nie jest liberalny, no to nie dostanie pieniędzy. Jeżeli rząd jest pełen wartości tradycyjnych, no to jest karany. No, na miłość boską, no to dla mnie to jest logiczne i nie może być traktowani takie, bo to z wielką krzywdą dla Polski, dla narodu polskiego i innych narodów, którzy wyznają inne wartości, ale w sposób demokratyczny. No, nie zauważyłem tutaj żadnych działalności czy rządu, czy samorządów, którzy nie działają zgodnie z konstytucją, czy z ustawodawstwem polskim. Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś był moim oraz państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 7:09. Gość poranka.